tutaj czytam 3 stycznia. Udział, tak podejrzewam, że tutaj to tak mówię napisane, trochę brakuje. Udział w spotkaniu z pracownikami Śląskiego Województwa Konserwatora Zabytków Pałacu Kawalera. 3 stycznia. Czy ci, co tam po prostu, no i ten zespół, albo jak to nazwać, myśli, co my tam po prostu obradowali, dyskutowali, no. Czy nie mogli tym być powiadomieni i zaprosili tam na te spotkanie i tak dalej. Czy to, no bo tak to panie wójcie było zakończone, te obrady wtedy były tak dla mnie zakończone, że zwrócimy się do pani konserwator. Wiadomo, że niby to łatwe jakiegoś terminu tam dostać do tego, pani obowiązków i tak dalej. Trzeba, no i tak to jest. I zdziwił to się bardzo, że czytam 3 stycznia spotkanie było w pracy kawałek z konserwatorem. Proszę uprzejmie, radna. Rozumiem, że to do mnie było kierowane. Było to spotkanie, o którym konserwator nas poinformował przed Sylwestrem, że będzie przejeżdżać przez różne miejscowości, w różnym miejscu się wdawać. I było to spotkanie na stojąco w holu Pałacu Kawalera, które trwało 15 minut, tak? Było o godzinie 10. To było spotkanie, na które pani konserwator poinformowała mnie jako wójta, tak? Więc to spotkanie się odbyło ze mną. Ja nie zapraszam Państwa jako radnych może na wszystkie spotkania, ale to był początek, bo się spotkaliśmy z panią konserwator, potem ona nas zaprosiła do siebie, potem otrzymała od nas dokumentację folwarku jednej drugiej koncepcji, powiedziała nam swoje zdanie i teraz kolejny element to może być spotkanie z radnymi, tak? A to może trwać do maja. To powiem tak, w 2013 i 2014 roku w temacie folwarku palcem nikt nie kichnął i nic nie zrobił, tak? A teraz kiedy się dzieje, to Państwa zdanie jest tak, żeby każdy krok i każdy ruch kwestionować. Ja powiem Panu tak szczerze, jak na temat folwarcznych tych zabudowań zostali. A myśmy tam byli, te spotkania tam było w sprawie tej działki od Pana Gajdy i tak dalej, co była ta komisja wtedy tam wyjazdowa i tak dalej. To, i dalszymi razem rozmawiali na temat tego budynku i tak dalej. To tam właśnie padło taką niestety powiedzenie, no w życiu nigdy nie będę na to stać, żeby z tego coś zrobić. I na tym się skończył temat polowania. Przez długi czas. Tylko chyba nikt nie zrozumiał tego, że w którymś momencie w zeszłym roku konserwator nam powiedział, tak? Szanowna Gmina Świetlaniec, zajmie się tym tematem, bo folwark jest w tragicznym stanie, jest niezabezpieczony. Trzeba było podjąć działania w tym kierunku, tak? Jakbyśmy nic 2 lata nie robili, tak samo i pan, jakby się go do niego mówił przez 2 lata. Proszę się nie okaże, ale taką was niestety. My nie mieli jakiejś... No cóż, pana subiektywne zdanie. No. Dziękuję. Panie. Nawiązując do spotkania z konserwatorem, panie wójcie, ale to pan na poprzedniej sesji mówił, że jeżeli takiego spotkania dojdzie, to on zaprasza radnych na to spotkanie wyjazdowe bądź na miejscu. Tak, odnosząc do tego, co pan mówił. A teraz powiem szybko do Referatu Gospodarki Komunalnej, którą pytam odnośnie wpływu. 88 deklaracji dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi. Czy to są, nie wiem, nowe osoby, czy zmieniają, czy bo tutaj też zmieniają, bo tutaj mam też wyrodowania, 27 wyrodowań, czy to nie jest czasem gdzieś tam pochodna jakiejś podwyżki śmieci? Ale pochodna co, że ludzie się wymeldowują z gminy Świetlaniec? Czy wymeldowują w sensie, jest mniej mieszkańców, to mniej płaci, tak? Nie wiem, proszę pana, czy to jest kwestia podwyżki ceny śmieci. Nikt nie deklarował, że... Wcześniej nie było takiej znaczącej ilości. Dostajemy co miesiąc te informacje, jakie ludzie się nie wymeldowywali, a to się zmieścia się teraz, co mówimy. No cóż, generalnie jak spojrzeć na informacje odnośnie liczby mieszkańców, to co roku nam między 80 a 100 osób przybywa, a nie ubywa, tak? Nie no, dlatego Zielony Jastrząb 27 nagle wam ubywa, tak? Dobra. No, nie, no może pan się doszukiwać różnych przyczyn. Myślę, że to by był dobry temat na pracę doktorską, żeby stwierdzić, dlaczego ludzie wymeldowują się albo zameldowują w gminie Świetlaniec. Skoro pan uważa, że taka może być przyczyna, że to podwyżka cen śmieci, no to jeszcze w tym czasie za ubiegły rok płacimy starą cenę, a dopiero 15 lutego. Będzie też mamy sprawozdanie od 29 do dzisiaj. No to gratuluję porównania i tak jakby przyjęcia konsekwencji tego. Dobrze, teraz 5 punkt. Usunięcie gazu na boisku Świetlaniec.
Mam pytanie, kiedy będzie dalsza wycinka drzew? Bo pan sobie dostał. Dalsza wycinka będzie prowadzona. Rozwodnienie. Tak, czekamy jeszcze na jeszcze parę drzew na usunięcie. Ale tylko mówię odnośnie remontu budowy ulicy Stawowskiej, jak się rozstrzygał. Bym prosił może, żeby pan. Jeśli chodzi o ulicę Stawowskiego, to jest już lista projektów, które otrzymamy dofinansowanie. My jesteśmy na drugim miejscu listy rezerwowej, tylko 18 jednostek dostało dofinansowanie. I z tego, co rozmawiałam z panią dyrektor Wójtowicz ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, powiedziałam, że gdzieś na przełomie kwietnia, maja, być może najpóźniej w czerwcu otrzymamy umowę z tych oszczędności przetargowych, które powstaną od tych jednostek, które będą realizować, tak, z podstawowej listy. Tak, w poprzedniej sesji pani Wójcia, pan tutaj dawał słowo, czy zaręczał, że 99%, czy tam prawie 90% ponad. Ten konkurs mamy wygrany, tak? Już jesteśmy w tym, w tej ekipie, która będzie budować te drogi i teraz co się stało? Kropki zawarte, czy coś? Niestety, no nie mamy tego i czekamy na liście rezerwowej, nie jesteśmy, że tak powiem, na już. No, nie będę polemizował z panem, bo pan sobie... Ale to pana słowa nie bójcie. Ale no, jeszcze mam powtórzyć, co powiedziałem. Że ponad 99, no, ponad 90 dobrych procent. Ten konkurs mamy wygrany, tak? Że jesteśmy w tej ilości gmin, co tam składały wniosek, ta droga będzie robiona. Nie powiedziałem, że w 100%. No właśnie. Ale powiedziałem, że w 100%. Dobrze, nie powiedział pan w 100%. 99%. Ja jeszcze tylko może dodam, wie pan, jak ten konkurs był ogłoszony i była pierwsza lista rankingowa, to ja mam nawet maila ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, gdzie ręczą, że 24 jednostki otrzymają dofinansowanie, po czym otrzymało ich tylko 18, bo podobno w wojewodzie zabrano część pieniędzy z tego konkursu. Także no, gdyby nie ta sytuacja, to ja zapewniam, że ten projekt otrzymał to dofinansowanie. Bardzo dziękuję pani kierownik za rzeczowe wyjaśnienie. Bardzo dziękuję. Teraz mam tutaj do punktu 11, żeby zapisać ulica Główna, ale na Śląskim, bo mamy dwie ulice Główne, Świetlanicy i Gnacze, tak? Takie mamy, taka informacja, żeby była. Ale budynek należący do gminy to tylko na Śląskim. Teraz mam pytanie odnośnie... Sam Leskoś? Proszę ciszę. Punkt 4. Prosiłbym o wyjaśnienie, bo to jest zgłoszone sytuacje, które są znane do finansowania aplikacji jeszcze na co podobne. Pomoc publiczna. Jest taka aplikacja między urzędem każdym, ponieważ mamy tam takim specjalnym programem systemie wysyłamy to na przeprowadzenie do ludzi. Zawsze odbywa na publiczne. Dziękuję bardzo. Jeszcze mówię odnośnie 10. punkt Biura Organizacji Zbiorowej i tu jest druga pozycja przygotowana na pewno podargu z utrzymaniem budynku w zakresie budynku najpierw będą ulice, które nie znamy już. To jest jeszcze gdzieś pana. Nie, ulicy jeszcze nie wskazujemy, to jest samo przygotowanie do przetargu. No, mamy w budżecie określoną kwotę, ale nie określamy jeszcze ulic za mną. A kiedy będzie ten przetarg określony? Myślę, że w danym miesiącu w lutym. Ale nie, to nie polega, przetarg nie polega na tym, że my wskazujemy w przetargu, które ulice mają być robione. My wskazujemy, jakie chcemy realizować zadania, że frezowanie, asfaltowanie, taka grubość, tyle podbudowa, tyle podkład i na tej podstawie ktoś składa ofertę. Potem my mówimy, proszę nam sfrezować ulicę Polną i położyć tyle asfaltu, Kościelną i tyle. Tu proszę położyć taką naprawę. To się nie odbywa na zasadzie, że my w przetargu ogłaszamy, które ulice chcemy. Zawsze jest, zostanie wolniona po prostu do ulicy. Oczywiście, zawsze jest przecież wiosną, razem są ty sami przegląd pozimowy dróg, potem jest, że tak powiem, gdzieś tam nasze wspólne spotkanie. Jak była komisja, ja to prezentowałem w zeszłym roku, bodajże w grudniu, bo w listopadzie, to pokazywałem Państwu na przykładzie tej uchwały Komisji Gospodarki, które z tej listy ulice zostały wykonane i co zostało zrobione. Praktycznie 90% zostało wszystko zrealizowane, tak jak wtedy ustaliliśmy. Dobrze, tylko chodzi o to, żeby ja najszybciej ten rzędu ogłosił, bo tak jak wiemy, im szybciej, tym taniej.
Zbliżają się wakacje i bliżej wakacje z każdym miesiącem. Ale my zawsze, ale zawsze ten przetarg w lutym ogłaszaliśmy i rozstrzygaliśmy go potem, także... No to. Dziękuję bardzo. Pan Maciek, jeśli chodzi o nawet kilka rzeczy, to wyjaśnia to, wynywała to jednostka, to jest pyszny kraniec. Niestety przy okres świąteczny i niska temperatury, dlatego nie do końca wszystkie drzewa zostają wycięte. A z końcem roku wygasło ze dzwonieniem, po prostu pan Walczyk chyba nie ma nawet prawie szybko. Wystąpiło też przedłużenie. Przedłużenie tego, tej wycinki. Bo pierwszy problem było brać kredyt, to było do grudnia, do 31 grudnia, więc dlatego w tej chwili nie mogliśmy się jeszcze podjąć pracy, bo nie ma zezwolenia. Ale przypuszczam, że w najbliższym dniach, bo w przyszłym tygodniu te prace z powrotem będą kontynuowane. No ile aura pozwoliły, że no, to właśnie tam jest, to te raczej na wojsko się nie wiecie, chyba że to znaczy. To znaczy tam te prace na pewno my już w tej chwili nie wjeżdżali ze żadnymi tam samochodami, ze pojazdami, tylko robiło się to właśnie tak, żeby z drabiny albo tym, że na pewno tam te pojazdy nie wjeżdżali na blisko. Bo to właśnie dokładnie. No teraz będzie trzeba na pewno sprzęt specjalistyczny, ile mieliśmy to zrobili, nie ma się wystać i zbyłem, za nic nie trzeba zapłacić. No zobaczymy, ile jeszcze nam się teraz w tej chwili udo bez takiego specjalistycznego sprzętu. Ale dziękuję. Czy ktoś chciałby jeszcze zabrać ten temat? Nie widzę. Zamykam dyskusję z tym punktem porządku obrad. Przechodzimy do 6. Do 5, przepraszam, 4 zamykam. Informacja przewodniczącego rada działania podejmowane w okresie między sesjami. Ktoś ma do mnie jakieś pytanie? Nie widzę. Wobec tego przechodzimy do 6 punktu porządku obrad. Sprawozdania przewodniczących komisji działalności komisji w 4 kwartale 2016 roku. Kto jest na dzisiaj zaczyna? To z tej lewej strony tym razem pan Kopor, przewodniczący komisji sportu i bezpieczeństwa. W 4 kwartale 2016 roku Komisja Sportu, Rekreacji, Turystyki, Bezpieczeństwa i Porządku Prawnego prowadziła w zgodnie z przyjętym planem pracy, zdawała opinię do projektów uchwał i innych dokumentów kierowanych pod obrad komisji. W omawianym okresie komisja odbyła 3 posiedzenia. Komisja w tym okresie podjęła 5 uchwał, 2 uchwały opiniujące projekt uchwał oraz 3 uchwały z wnioskami komisji. Tematami posiedzeń było opinie do projektu budżetu na 2017 rok. Działa będących w zakresie działania komisji, wydanie opinii do wniosków o przyznanie stypendium osoby w 2017 roku i wniosków o przyznanie nagród i wyróżnień za wysokie wynagrodzenie. Dziękuję. Ktoś ma pytania? Może ja mam jedno pytanie, czy zdarzy się przypadek, że nie było kworum? Czy nie taki przypadek? Nie. Dziękuję. Wobec tego proszę następna komisja, która proszę bardzo. W 4 kwartale 2016 roku Komisja Kultury Świadczenia Społecznej i Zdrowia prowadziła pracę zgodnie z przyjętym planem pracy, wydawała opinię do projektu uchwał i innych dokumentów kierowanych do komisji. W danym okresie komisja odbyła 6 posiedzeń. Komisja w tym okresie podjęła 3 uchwały, w tym 2 uchwały opiniujące projekt uchwał oraz uchwały w sprawie wydania opinii do wniosków przyznania darmowego dojazdu do gimnazjum im. Jana Pawła II w Sierpniu. Miejsca zamieszkania dzieci zamieszkałych w Sierpniu i na Śląskim zaopiniowała negatywnie z uwagi na brak podstaw prawnych. Ponadto tematami posiedzeń było omówienie sprawy zakupu biletów miesięcznych dzieciom uczestniczącym do gimnazjum, omówienie informacji wójta gminy Świetlaniec o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2015-2016, omówienie pisma 230 Polskiego w sprawie zmiany systemu oświaty, opinii do projektu budżetu 2017 rok w działach będących w zakresie działania komisji. Omówienie kwestii związanych z reformą oświaty w gminie Świetlaniec. Dziękuję. Czy ktoś ma pytania? Nie? Też ja mam takie samo pytanie, czy zdarzy się przypadek? No, nie zdarzył się. Dziękuję. Komisarz Wizyna. Pan Postąpnik. W 4 kwartale 2016 roku Komisja Wizyna prowadziła pracę zgodnie z przyjętym planem pracy oraz także zgodnie ze zleconymi kontrolami przez Radę Gminy Świetlaniec. W omawianym okresie komisja odbyła 4 posiedzenia, w tym 3 posiedzenia zespołu kontrolnego Komisji Rewizyjnej.
Komisja w tym okresie podjęła 3 uchwały. Zespół kontrolny Komisji Realizacji przeprowadził kontrolę procesu likwidacji zmiennego środka rekreacji w Sierpańcu za rok 2015, a także kontrolę, która została zlecona przez Radę Gminy Sierpaniec z dodatkowo poza planem pracy, czyli kontrolę postępowań konkursowych przeprowadzonych w trybie licytacji ustnej na dzierżawę restauracji Pałacu Kawalera wraz z kompleksową kontrolą zapisów umowy dzierżawy, jaką Gmina Sierpaniec zawarła oraz ze spółką z Trifem Krawy. Przy tym pozwolę sobie poinformować Państwa o wyniku tej kontroli, która została zlecona. Regulamin Komisji Rewizyjnej oczekuje na to, żeby na sesji najbliższej zakończymy kontroli przekazać tę informację. Więc zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej w składzie Jarosław Przewodniczący, Jacek Bierlich, Jolanta Bubalik, Tomasz Kania oraz Mariusz Lipiński podczas posiedzeń w dniach 3, 15 oraz 24 listopada 2016 roku przeprowadził kontrolę postępowań konkursowych w trybie licytacji ustnej na dzierżawę restauracji w Pałacu Kawalera. Zakres kontroli obejmował pełną dokumentację przetargową wraz z ofertami, operaty szacunkowe oraz komplet korespondencji dotyczącej kontaktów Urzędu Gminy z dzierżawcą. Przed rozpoczęciem kontroli zobowiązano także kierownika jednostki kontrolowanej do przedstawienia obszernej pisemnej informacji dotyczącej poszczególnych etapów procedury związanej z wyłonieniem dzierżawcy, działań zmierzających do realizacji nowej umowy i działań związanych z egzekucją zaległości czynszowych. W trakcie prowadzonych prac komisja zapoznała się z szeregiem dokumentów. Nie będę tutaj wymieniał tych wszystkich szczegółów, które znajdują się w protokole. W punkcie trzecim mamy wykaz stwierdzonej nieprawidłowości. Można przeczytać, że komisja stwierdziła nieprawidłowości związane z realizacją postępowań konkursowych przeprowadzonych w trybie licytacji ustnej na dzierżawę restauracji Pałacu Kawalera, jak i w związku z realizacją zapisów umowy dzierżawy, jaką gmina Sierpanie zawarła ze spółkowców z Trifem Krawy. Jeśli chodzi o wnioski pokontrolne skierowane do kierownika jednostki kontrolowanej, to jest do pana wójta. Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej zawnioskował o rozważenie możliwości zabezpieczenia interesów gminy Świetlaniec poprzez umieszczenie w umowach z dzierżawcami pomieszczeń gospodarczych konieczności wpłaty zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy w postaci kaucji w wysokości co najmniej czynszu za 2 kolejne miesiące. Szczegółowo z protokołem można się zapoznać, będzie też opublikowane na BIP-ie. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś ma jakieś pytanie? Ani Lenarda. Ja tylko chciałam składać wniosek do zapisania w protokole, że zespół kontrolny nie kontrolował procesu likwidacji GO, tylko analizował wystąpienie pokontrolne RIO. To jest różnica. Chciałabym, żeby to zostało zanotowane, że nie przeprowadzono, znaczy zespół kontrolny nie prowadził likwidacji, kontroli procesu likwidacji GOR, tylko analizował wystąpienie pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej w tej sprawie. Dziękuję bardzo. W zakresie likwidacji gminnego ośrodka rekreacyjnego? W zakresie, ale analizę wystąpienia pokontrolnego Regionalnej Izby Obrachunkowej. Dziękuję. Komisja Gospodarki. W kwartale 2016 roku Komisja Gospodarki Gminnej Ochrony Środowiska prowadziła pracę zgodnie z przyjętym planem pracy. To jest, wydała opinię do projektów uchwał i innych dokumentów kierowanych pod obrady komisji. W omawianym okresie komisja odbyła 5 posiedzeń. Komisja w tym okresie podjęła 9 uchwał, w tym 5 uchwał opiniujących projekty uchwał, 4 uchwały z wnioskami komisji. Tematami posiedzeń było omówienie pisma dotyczącego wyłączenia domu bankietowego Adunk z uchwały zakazującej sprzedaży alkoholu na terenie zalewu. Pisma Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Stanowskich Górach w sprawie przywilejów dla honorowych dawców krwi. Pisma dotyczącego likwidacji zagrożeń, jakie stwarzają odpady niebezpieczne po działaniach byłych zakładów chemicznych w Stanowskich Górach. Stanowskiego Związku Gmin i Powiatów w sprawie zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, uchwały Rady Gminy Suszec w sprawie sprzeciwu wobec likwidacji kopalni węgla kamiennego w Krupińskim Śląsku.
informacji wójta gminy Świerklaniec o gospodarce nieruchomościami gminy za pierwsze półrocze 2016 roku. Informacji z wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2016 roku. Wniosku mieszkanki gminy w sprawie wykonania nowych punktów świetlnych. Sprawozdania z realizacji zadań nad zalewem na Kołchechu oraz w parku w Świerklańcu. I ostatnim tematem była informacja o postępach prac nad realizacją opracowań planów zagospodarowania przestrzennego. Dziękuję. Dziękuję. Tylko jedno pytanie. Czy też jakaś sytuacja zaistniała, że nie było sporo? Tak, zaistniała taka sytuacja, miała miejsce. Proszę to odnotować. Proszę bardzo, Komisja Budżetu, Pani Przewodnicząca, Pani Mata. W czwartym kwartale 2016 roku Komisja Budżetu i Infrastruktury prowadziła pracę zgodnie z przyjętym planem pracy. To jest komisja na bieżąco analizowała budżet na rok 2016 i wydawała swoją opinię do projektów uchwał kierowanych na sesję. W omawianym okresie komisja odbyła 7 posiedzeń, w tym okresie podjęła 6 uchwał, w tym 4 uchwały opiniujące projekty uchwał oraz uchwałę w sprawie wniosku o zmianę załącznika nr 2 zarządzenia żywita gminy nr 50.232.2015 z dnia 21 grudnia 2015 roku poprzez wprowadzenie całorocznej opłaty parkingowej oraz uchwałę negatywnie opiniującą wniosek Fundacji na rzecz Dzieci Miasteczko Śląskie o umieszczenie w budżecie gminy na 2017 rok zakup na cele Fundacji, ponieważ rodzice decydują, że dzieci się pojadą na zieloną szkołę i czy wybiorą ofertę Fundacji. Ponadto tematami posiedzeń było omówienie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2016 roku i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2016 roku, omówienie zagadnień dotyczących zespołu pałacowego w Świerklańcu, omówienie projektu uchwały budżetowej na 2017 rok wraz z uzasadnieniem i projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Świerklaniec na lata 2017-2028. Zawsze mieliśmy forum, za to bardzo dziękuję. No i zdarzyła się sytuacja, żeby forum nie było. Dziękuję bardzo. Czy ktoś ma pytania do Pani Przewodniczącej? Nie widzę. Tutaj zamykam tu. Przechodzimy do 7 punktu porządku obrad. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 254 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Świerklaniec na 2017 rok. Każda komisja miała plan pracy i opiniowała ten plan pracy. Czy chciałby ktoś jeszcze zgłosić uwagę? Proszę bardzo. Pani Radna. Nie wiem, co był projektodawcą, ponieważ robiłem tutaj uzasadnienia i chciałam zgłosić, tak jak zgłaszałam na Komisji Budżetu, uwagę, a może projektodawca zgłosi to, ja autopoprawkę, o wprowadzenie terminu realizacji, czyli na przykład mamy 31 stycznia, mówię o konkretnym wyznaczeniu terminu sesji. No, szanowni Państwo, my teraz mamy do czynienia z tym, że dostajemy, tak jak na tą sesję, dokumenty, nie wiem, są środy na przykład do odebrania, we wtorek mamy sesję, to jest niecały tydzień. W innych gminach to jest tryb nadzwyczajny. Jeżeli zaplanujemy, to nie wiem, wzorem innych samorządów, że mamy wyznaczone daty, czy na przykład 31 stycznia, 23 lutego, 30 marca, 27, to mamy bardzo zaplanowane sesje konkretne i to są posiedzenia, na których my jako rady musimy być. Na sesjach nadzwyczajnych, to w zależności od tego, czy możemy, czy nie musimy, w zależności od tego, że to jest rzecz niezaplanowana. Natomiast w zeszłym roku było tak, że właściwie się umawiamy na sesję, właściwie z sesji na sesję i uważam, że też materiały powinniśmy dostawać wcześniej, bo potem się robi kumulacja komisji w jeden dzień i wszyscy się spieszą na tych komisjach, żeby zdążyć, żeby nie zabierać czasu przewodniczącemu czy radnym z komisji, która jest już po, a zawsze to są te tematy albo są trochę krótsze, albo są trochę dłuższe. Nie chcielibyśmy pracować w takim warunkach, więc ja wnioskuję o to, żeby w tabelce wpisać konkretne terminy realizacji oraz w lutym pojawiła się literówka omówienie problemu dotyczącego niskiej emisji w gminie, tam jest Waczewski na odwrót i omówienie tematów i zagospodarowania, a na końcu przestrzeni Parku Świerklańskiego i terenu Polaku. Rozumiem, że na wniosek pana przewodniczącego my to omawiamy dwa razy, czyli w lutym i w maju, tak? W czerwcu. W maju.
Mam zrobioną. Czy pani uważa, że to nie jest temat? Nie, ale to ja rozumiem, że to jest, bo tak usłyszeliśmy, bardzo ważne, ale rozumiem, że to dwa razy. Tadeusza, mieliśmy to też. Dwa razy. Tylko tyle. To więc tutaj jest prośba o to, żeby wpisać się. Ja mogę nawet podać. Trzy razy, bo już się w czerwcu. I w czerwcu, przepraszam. Czy państwo uważają, że to nie jest... Nie, ale to tylko... Ja tylko pytam, czy to rzeczywiście jest świadome pan nowego radny, bo wiem, że jest świadome tak jak najbardziej. To, ale wnioskuję o wpisanie 31 stycznia, 23 lutego, 30 marca, 27 kwietnia, 25 maja, 29 czerwca, 27 lipca, 31 sierpnia, 28 września, 26 października, 30 listopada i 28 grudnia. To są ostatnie dwa dni w każdym miesiącu, które mamy zaplanowane sesje w sesji nadzwyczajnej. Ja do tego chciałbym się odnieść, dlatego że jeżeli wpiszemy sztywno te daty, które pani zaproponowała, tak, to zamykamy sobie jakąś drogę. Mamy plan, który byśmy musieli za każdym razem zmieniać, a życie niesie różne niespodzianki i różne sprawy, które nagle mogą wyniknąć. Nie chodzi o sesje nadzwyczajne, bo to się rządzi swoimi prawami, ale po prostu nawet sesje te, które zwyczajowo mamy zaplanowane ostatni czwartek miesiąca. I tak się to odbywało. Zdarzyły się oczywiście przypadki, ale to są sporadyczne. To nie jest z miesiąca na miesiąc, że to się powtarza. Ale czasami też trzeba po prostu spojrzeć na to ze strony tak życiowej, samych radnych, czy po prostu okoliczności, które mieli. Ja nie chciałbym zamykać sobie po prostu drogi przez to, że planie jeszcze takie po prostu sztywne daty, bo potem byśmy musieli podjąć uchwałę zmieniającą tę uchwałę. A to jest no, znowu pewna jakaś tam powiedzmy niedogodność i jakieś tam problemy. Ja bym potwierdził jednak, że te sesje mają być zwyczajowo ostatni czwartek każdego miesiąca i będę się tego trzymał, ale to państwa zależy, czy może zaistnieć zmiana tego terminu. To ja na początku do tego, bo ja złożyłam wniosek formalny, więc... Oczywiście, ja tylko chciałbym... Pierwsze opisanie, a drugi o to, żeby przynajmniej dostawaliśmy materiały na 10 dni przed sesją, żeby można zaplanować komisję. Każdy ma też swoje obowiązki inne i to nie jest dla nas jedyne obowiązki, które mamy, więc to jest wniosek formalny. Jest regulamin, który mówi o... Wyraźnie to jest rozdział trzeci i to jest drugi w paragrafie 10 punkt pierwszy. Mówi się o 5 dniach, że oczywiście to jest minimum. Ja myślę, że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby materiałów było wcześniej. Że wcześniej rozważają, ale to naprawdę wiąże się przeważnie z tym, że są sprawy finansowe, które jednak się dopina czasami na ostatnią chwilę i to też trzeba zrozumieć, że takie sprawy się dopina. Pan chciałby powiedzieć. Proszę Państwa, na dzisiaj obowiązuje statut gminy Świerklaniec, do którego załącznikiem numer 2 jest regulamin Rady Gminy Świerklaniec, gdzie w punkcie w rozdziale trzecim przygotowania sesji, paragraf 9 ustęp 1 jest napisane, że porządek obrad, miejsce, termin oraz godzinę rozpoczęcia sesji ustala przewodniczący rady w porozumieniu z wójtem i tego się na dzisiaj trzymają. A jeżeli pani radna jest chętna zmieniać statut gminy i regulamin Rady Gminy, ja pamiętam, że to było w kadencji 2010-2014. Komisja, która przygotowywała regulamin sołectw i pracowała chyba z pół roku nad tym. Jak państwo jesteście ładni zmieniać regulamin i statut Rady Gminy? Proszę bardzo, natomiast ja uważam, że na dzień dzisiejszy obowiązuje regulamin pracy Rady Gminy i tyle. To nie znaczy, że chciałbym w jakimkolwiek sposób ograniczać powiedzmy pani wypowiedź i pani propozycje, tylko że naprawdę tak ja się zobowiązuję, zresztą powiedziałem, zobowiązuję się, że te terminy będą czwartkowe ostatni czwartek miesiąca. I tak przez te dwa lata było. Oczywiście z wyjątkami, ale to są sporadyczne rzeczy, które wynikły wspólnie z też życzenia radnych, też ja muszę szanować pewne decyzje radnych. Ja mogę tylko odpowiedzieć, pan wójt. Panie wójcie, ja znam statut gminy, czytam go często. My go tutaj często nie stosujemy na tym i pan zwraca na to uwagi, a pan tutaj dokładnie to zna. Natomiast powiedziałam, że
dobre praktyki również w innych gminach. Również pan burmistrz, wójt czy prezydent ustalają wspólnie z przewodniczącym, to są zapisy stałe, ale dla nas, żeby usprawnić pracę i zaplanować pewnego rodzaju rzeczy, bo mieliśmy we wrześniu, przypomnijcie mi, ile tych sesji nadzwyczajnych sobie zwołujemy po prostu ciągle i mieliśmy właściwie w tygodniu po jednej. Chodzi o to, żeby zorganizować sobie jakiś ten czas pracy, który wtedy my też jako radni, którzy uczestniczą w komisjach, czasami w kilku komisjach, też sobie planują, że jak mamy wyznaczony ten termin, to wiemy, że na tydzień wcześniej mamy planować komisję. A tutaj ja nie wchodzę w te kompetencje, tylko proszę panie wójcie stosować, bo wiemy o tym, że nie stosujemy zapisów statutu czy regulaminu pracy rady, który mówi o tym, że mają być na przykład uzasadnienie do uchwały, a tego nie ma. I pan, no proszę przeczytać, że powinny być i też tego nie ma. No pan po prostu mi tutaj punktuje, co dokładnie znam, pan wie, że ja to czytam. I wiele błędów w tym statucie również jest, może trzeba by było czy w regulaminie pracy różnego rodzaju, może trzeba by się było pochylić i rzeczywiście to zmienić. Była propozycja, był wniosek formalny. Od pana przewodniczącego zależy, czy od daty głosowania, czy pan będzie podjęli się decyzję i będzie jak zwykle. Dziękuję bardzo. Ja mogę jeszcze, bo centrum jest projekt uchwały nieprzygotowany przez pana pani radną, więc nie wiem skąd ta uwaga do mnie, że brak uzasadnienia. Ale mówię o tym, że nie stosujemy też regulaminu, to ja to nie zwraca uwagi. A pan mi tutaj oczekuje, że to jest regulamin. Tak, grzecznie zwróciłem tylko uwagę, jak pani to traktuje jako funkcjonowanie. Cóż, możemy przejść na tryb sportowy. Proszę bardzo, pani radna zgłosiła wniosek formalny w sprawie wprowadzenia do planu pracy. W każdym terminie sesji określoną datę, jest to czwartek, wszystkie są czwartki ostatnie, tak jest. Więc nie będę wymieniał dat konkretnych, tylko chodzi o czwartki ostatnie każdego miesiąca w 2017 roku. Kto z radnych jest za tym, żeby wprowadzić te sztywne daty po każdy miesiąc, jako czwartek, ostatni miesiąc, jak to radny jest za projektem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć osób jest za. Kto jest przeciw? Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Dziewięć przeciw. Wobec tego wniosek pani radny nie przeszedł. Zostaje możliwość czasami zmienić datę z czwartku na inny dzień na życzenie rady. Bo to nie jest czasami mój wymysł, tylko życzenie rady. Ja też czasami muszę słuchać rady. A mogę jeszcze coś zapytać, bo mamy sesję we wtorek. Właśnie z czego to wynika? Z tego, że są ferie, tak? No, powiem, no, tak akurat no, w tym miesiącu. Ale nie, to jest uważam dobry akurat. I gdybyśmy teraz przyjęli, że się trzymamy jakiegoś czwartku, nie wiem, czy już wody. No nie znamy kalendarza na przyszły rok szkolny. Dlatego dla mnie osobiście też jest chyba to bardziej elastyczne. No trzeba być trochę elastycznym, no przynajmniej jakiś niektórych sporadycznych akurat. Ja tak przynajmniej uważam, zresztą było głosowanie. Wobec tego proszę o opinię do planu pracy Rady Gminy na zasiadaniu poprzednich komisji. Komisja może być taka opinia pozytywna. Komisja Finansów pozytywna. Komisja Gospodarki? Pozytywna. Komisja Budżetu? Pozytywna. Dziękuję bardzo. Wobec tego przystępujemy do głosowania. Kto z radnych jest za przyjęciem uchwały 254 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Świętaniec na 2017 rok. Kto z radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dwie osoby się wstrzymały. 13 za. Plan uchwały przyjęcia. Przechodzimy do 8 punktu porządku obrad. Rozpatrzenie omówienie projektu budowy kanalizacji sanitarnej w gminie Świętaniec na lata 2017-2020. Proszę bardzo, kto chciałby zabrać głos? Pan Gerlin. Proszę. Aha, już mówię. Odnośnie tej informacji, po przedstawieniu jej, chciałem się zapytać, bo tutaj jest napisane, że w
około 7,8 km przeszy kanalizacyjnych na lesie przy kanaliku. No, ale jeżeli co jest rozumiane tutaj jako te przyłącze przekanalizacyjne przy kanaliki, bo jeżeli ja to tak wiem, że jeżeli chodzi o te przyłącza, o te przykanaliki, to idzie po stronie odbiorcy i jeżeli się staramy o fundusze europejskie, to wtedy... Proszę bardzo. Jeżeli chodzi o te przykanaliki, to to jest infrastruktura, zresztą tak jak mi tłumaczył projektant, który wykonywał czy to koncepcję, czy to potem współpracował przy tworzeniu programu funkcjonalno-użytkowego, że to jest taka infrastruktura, która jest niezbędna do funkcjonowania tych głównych kolektorów. Natomiast tego nie wolno mieć, mimo że to jest bardzo podobne w nazwie, z tymi przykanalikami, które już są potem do przyłączeń do studzienek kanalizacyjnych bezpośrednio, które faktycznie już sobie płaci mieszkaniec, które ma być przyłączone. Także to jest infrastruktura kwalifikowana. Dobrze, teraz rozumiem. Tak, moje następne pytanie. Mam do wglądu koncepcję. Wynikało, że przewiduje się wykonanie na terenie gminy 45,9 km kanalizacji, a w tej chwili tutaj sumując sobie te dane, które pani nam przedstawiła, wychodzi, że 41,2 km. I moje pytanie jest, w których sołectwach przewiduje się, że nie będzie wykonana do końca kanalizacja, znaczy ogranicza się te koncepcje, które wykonał projekt. To znaczy nie podam panu tego ulicami, bo nie jestem w stanie, musiałabym zerknąć program funkcjonalny użytkowy. Ja powiem tak, koncepcja jest zrobiona dla całej gminy w granicach administracyjnej gminy. Natomiast warunkiem uzyskania pieniędzy z Narodowego Funduszu, do czego zmierzamy, jest obranie terenem dofinansowania tylko terenu aglomeracji. To wyznaczył sejmik województwa. To jest uchwała, o której ja tutaj piszę z 2014 roku. Sejmik województwa śląskiego wyznaczył aglomerację Świerklaniec. I ta aglomeracja, granice tej aglomeracji nie obejmują całej gminy. Ona jest troszeczkę ścięta, ta gmina. Szczególnie to dotyczy terenu Nowego Chętła, który jeszcze nie był zabudowany w roku 2014, natomiast dzisiaj gdzieś tam się zaczyna ta zabudowa. Z tym, że ja państwu powiem, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska przy wnioskowaniu o te pieniądze dopuszcza wpisanie sobie 5% takiej nadwyżki, która będzie przeznaczona na tereny, które nie są w programie funkcjonalno-użytkowym. I zaraz po złożeniu wniosku będziemy pracować nad powiększeniem tej aglomeracji tak, żeby objąć całą gminę. I żeby w przypadku, kiedy dostaniemy to dofinansowanie i dojdziemy do realizacji, że ewentualnie, jeżeli ktoś, nie wiem, na Orzechu czy w Świerklaniu powie mi, że nie chce się przyłączyć, albo okaże się, że nie ma takiej możliwości przez to, że nie wiem, jakieś kolizje zachodzą, jakkolwiek, to będzie też teren, który będziemy mogli dodatkowo objąć. Jeszcze o takie jedno pytanie, bo tutaj jest to tak rozbite. Jakie sieci kanalizacyjne, jakie sieci, jeżeli też sieci wodociągowe, no, brakuje mi tu, ile przewiduje się, że będzie do pana przyłącza? Ja już odpowiem. Jeżeli przewidujemy 26 z małą nadwyżką kilometrów sieci grawitacyjnej, to na każdy kilometr minimum 120 mieszkańców. Z tym, że ja od razu też uzupełnię swoją wypowiedź, że jest przewidziane więcej mieszkańców, bo ja zakładam, że się nie podłączy 100%. Także zakładamy 150 mieszkańców na każdy kilometr wybudowanej sieci. Stąd też wynika to, że nie obejmiemy dokładnie całej gminy i też nawet całej aglomeracji nie obejmiemy, bo nie w każdym punkcie, nie na każdej ulicy jest na tyle zwarta zabudowa, żeby na jeden kilometr osiągnąć 120 mieszkańców. To nie znaczy, że nie będzie tam robiona kanalizacja, tylko z innych środków. Bo w samej tej koncepcji, która została przygotowana przez projektantę, jest mowa o 1425 przyłączach. To znaczy, jeśli chodzi o tą dokładną... Jak do tej pory tych przyłączy jest 1112, tak? Tyle, że pan pyta o przyłącza, czyli o domy. A ja odnoszę się do liczby mieszkańców. Aha. Czyli przyjmujemy, że w każdym domu jest średnio 4 mieszkańców. To jest ten skyding room.
To są te RLM-y, czyli równoważna liczba mieszkańców, którą musimy osiągnąć. Dziękuję. Kto chciałby dobrze wyjść? Pani Jarka. Ja mam pytanie odnośnie kwoty, bo mieliśmy podane gdzieś tam w mediach, czy pana wójta, że to jest około 50 milionów, a tu mamy wpisane 70, więc stąd ta różnica. A tylko według jest mniej tych jakby z tego, co teraz ciągnie. Znaczy, to się nie zmieniło. Tak jakby to, co ma być objęte wnioskiem, to nie ulega zmianie. To od samego początku było wiadomo, że musimy osiągnąć 120 osób na kilometr. Natomiast jeżeli chodzi o kwotę, to inaczej zakłada się, kiedy się nie ma jeszcze skosztorysowanego przedsięwzięcia, inaczej kiedy dochodzi do sytuacji, kiedy wiemy, gdzie musimy robić niesterowane przyciski, takie nieinwazyjne. Inaczej jest, kiedy dochodzą nam koszty czy inspektora, który tutaj też jest ogromnym kosztem. Inaczej, kiedy zakładamy remont budynku pod jednostkę realizującą projekt, zarządzanie tym projektem przez okres tych 5 lat i zakup samochodu, bo tutaj też dodatkowo jest koszt zakupu samochodu. Kiedy otrzymaliśmy uzgodnienia czy to z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, czy to z Zarządu Dróg Wojewódzkich, nagle ich wymagania są tak wysokie względem tego, gdzie możemy jak robić, że to gdzieś podraża nam te koszty. Ale czy my po tych 5 latach ten budynek będziemy jakoś administrować, wybrać, czy to będzie... Czy to jest budynek, zakładamy, że to będzie budynek tutaj... Zakładamy, że wodociągi przeniosą się w tym czasie do Orzecha, tak jak to jest planowane i tutaj ten budynek będzie pod jednostkę realizującą projekt. Tam jest założone też dla 6 osób przez okres 5 lat zarządzanie tym projektem. Po tych 5 latach realizacji oczywiście na gminie będzie spoczywać utrzymanie tego budynku, bo jest trwałość projektu. Natomiast no dalej budynek pozostaje gminy i do wykorzystania. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Też chciałbym zapytać. Ja chciałem wrócić do tego pytania, które zadałem na Komisji Gospodarki, bo mamy tutaj zapis, że w kanalizacji sanitarnej mamy 26 km 83 m, a deszczowy 3,5 km, nie? I to już wtedy się wyjaśniło na naszej Komisji Gospodarki, że to będzie kanalizacja ogólnospławna. To jest jeden temat i po prostu do wiedzy radnych to podałem tę informację, bo to tu nie wypełniało na naszych spotkaniu. I jeszcze chciałem dopytać. 3 km 686 metrów sieci ciśnieniowej. Gdzie ona będą te? To jest w różnych punktach gminy różnie. Bardzo dużo ciśnieniowej jest w Orzechu. Jeżeli chodzi o Nowe Hechło, to nie. Nie ma. Nie ma. To jest ogólnie, Szanowni Państwo, mamy przewidzianych 16 przepompowni na cały ten wniosek. 16 przepompowni, które muszą istnieć. Natomiast jeżeli chodzi o takie jakieś dokładne położenie, to mogę się odnieść pisemnie, bo nie jestem w stanie dzisiaj panu powiedzieć, gdzie dokładnie. Na pewno na ulicy Poznańców w Nakle jest przepompownia, tak jak mówię, w Orzechu kilka. Natomiast no, na dzień dzisiejszy ja nie jestem przygotowana, żeby panu tak dokładnie odpowiedzieć. Nie wiem, czy pan dobrze pamiętam, bo na ostatnim spotkaniu pani poinformowała nas, że ta inwestycja będzie rzędu 74 milionów, z tego, że nie zmieniły się koszty kwalifikowane, prawda? Tak, bo w tej tabelce ja też Państwa przepraszam. Ja tutaj też bym się chciała odnieść do tej tabelki, którą załączyłam dla każdego z Państwa, ponieważ tam mi się nie przeciągła formuła w Excelu i jeżeli chodzi o środki Funduszu Spójności, na samym dole to tam jest pokazane, że będzie 32 miliony 80 tysięcy dofinansowania. To jest błąd, bo dofinansowania przewidujemy 39 271 221 zł. Środki własne w całości razem z podatkiem VAT, który jako jedyny jest naszym kosztem niekwalifikowalnym, czy cała reszta jest kwalifikowalna, to jest 35 182 798 zł. Jeżeli chodzi o podatek VAT, wiadomo jest do odzyskania, nie wiem czy w całości pani skarbnik nad tym usilnie pracuje, żebyśmy doszły razem wspólnie do analizy finansowej. Jeśli chodzi o dofinansowanie, to w regulaminie konkursu jest jasno napisane, że nie jest to 85% wartości kosztów kwalifikowalnych, tylko jest to 63% i 75%. Dlatego, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska nie sprawdza już tak dokładnie analiz finansowych
nie ma potrzeby robienia luki finansowej dotyczącej tego przedsięwzięcia i dlatego dla wszystkich jednostek, dla wszystkich podmiotów, które mogą wnioskować o to dofinansowanie, ono jest obniżone z 85% na te 63,75%. I ostatnie moje pytanie, może Pani nam przedstawić, w jaki sposób gmina będzie starała się pozyskać te swoje 35 milionów? Jeżeli chodzi, tak, już powiem, dlatego, że składamy ten wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, to jednostka, która jest beneficjentem, dodatkowe 5 punktów dostaje za to, że zakłada we wniosku pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i my zakładamy połowę środków własnych liczonych bez podatku VAT. I jako tą pożyczkę na dzień dzisiejszy oczywiście, bo nie wiem, czy to nie ulegnie zmianie po takim dokładnym już wyliczeniach wszystkich razem z Panią Skarbnik, to zakładamy, że to będzie 11 165 tysięcy i to będzie na okres 10 lat. Stopa oprocentowania 2% i ta pożyczka nie będzie ulegała umorzeniu w żadnym procencie. Przepraszam, to będzie ostatnie pytanie, mogę jeszcze jedno zadać, bo chciałbym się odnieść po prostu po tej naszej oczyszczalni ścieków, że chodzi mi o amortyzację dokładnie, prawda? Już na dzień dzisiejszy wiemy, że rzędu miliona złotych już gmina dokłada do tego. Jeżeli po tych wszystkich naszych ruchach, tych finansowych, do narodowego, do tego kredytu, w jaki sposób, czy mamy jakiś obraz, w jaki sposób to będzie rzutowało na mieszkańca potencjalnego w opłatach dodatkowych? To znaczy, analiza finansowa, to jest bardzo dobre pytanie. Jeśli chodzi o analizę finansową, to ona ciągle jest w trakcie opracowywania. To jest bardzo trudna rzecz, jeżeli chodzi o tą budowę kanalizacji, ta analiza finansowa. Jeżeli chodzi o procent amortyzacji, no to on niestety nie podlega dyskusji z Narodowym Funduszem. To jest 4,5% i 10% dla, 4,5% bodajże dla urządzeń, 10% dla robót. Czy tam odwrotnie, bo powiedziałam 10 dla urządzeń, 4,5 dla robót i niestety ten procent amortyzacji nie może dla nich ulec zmianie. W analizie finansowej będzie to wszystko ujęte i myślę, że nie ma możliwości, żeby gmina nie dopłacała do taryf. Mamy przykład Tarnowskiej Góry. Bardzo dobry przykład. Myślę, że nie ma takiej możliwości, bo ta stawka za ścieki byłaby tak wysoka, że chyba nikt nie chciałby się przyłączać. Opłacałoby się bardziej wywozić czołgiem. No ale niestety, no tak jest wszędzie. Dziękuję. Czy radny skończył? Tak, dziękuję. Pan radny Kopacz. Ja taką uwagę, bo tabela przedstawia nam nakłady na budowę kanalizacji sanitarnej w gminie Wilchowice. Tak, ja wiem, tam jest pomyłka. Przepraszam, tam jest pomyłka, tak samo w tych kwotach, tam po prostu nie przeciągnęła się formuła. Natomiast wzór tej tabeli to jest wzór udostępniany z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, dlatego też gdzieś tam nie został zmieniony, bo to był przykładowy formularz, jak sobie wyliczyć budżet projektu, dlatego stąd też może nie zmieniłam, przepraszam. Czy ktoś jeszcze ma pytanie? Nie widzę. Wobec tego dziękuję. Ogłaszam 10 minut przerwy.